Ciao a tutti e benvenuti su Antropolingua. Dzisiaj rozmawiamy po polsku i o fałszywych przyjaciół. A, Dici. Właśnie, to jest pierwszy fałszywy przyjaciół, który mamy dzisiaj. I to jest Dici, czyli mówisz. Ale my nie używamy tak. My używamy to bardziej jako myślisz. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jeżeli nie rozumiemy czegoś, albo po prostu chcemy powiedzieć myślisz, w sensie jesteś pewien, albo coś takiego, wtedy mówimy dici, czyli jak mówisz. Secondo me comprare una casa adesso è un'ottima idea. Dici? Powiedzmy, że szukacie pracy i chcecie zaaplikować, tak? Jako, nie wiem, manager, jako nauczyciel, cokolwiek. I nie mówicie applicare, bo zaaplikować po włosku to nie jest applicare. Applicare to jest bardziej podobne do zaimplementować, powiedzmy. Ale jeżeli chcecie być bardziej on, powiedzmy, możecie też powiedzieć po włosku implementare i wtedy jesteście, no, troszeczkę. No i jak się mówi zaaplikować? Ja chcę zaaplikować o pracę. Jak się mówi? Allora, abbiamo due opzioni. Mamy dwie opcje. Numero uno, candidarsi o inviare una candidatura. Mi sono candidato come architetto. Ho inviato una candidatura come architetto. Opzione numero 2, zaaplikować jako fare domanda. Ale uwaga, mi raccomando, bez uno, czyli nie jest fare una domanda, jest fare domanda. I dlaczego? Perché, jeżeli mówicie ieri ho fatto una domanda, to dla mnie znacie wczoraj zadałem jedno pytanie. I jeżeli mówicie ieri ho fatto domanda, czyli nie una domanda, ja rozumiem, wczoraj zaaplikowałem o pracę. Więc podsumowanie. Fare domanda to zaaplikować o pracę. Fare una domanda, zadawać jedno pytanie. Quindi questi erano i falsi amici italiano-polacco. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia do następnego razu. Ah, e se avete dubbi, fate una domanda.